minęła 19, to jest program Dzisiaj. Danuta Cholecka. Dobry wieczór Państwu, zapraszam na prawdziwe polskie wiadomości. Bodnar próbuje postawić nam zarzuty. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik na celowniku, tym razem Adama Bodnara. Inspiracja dla złożenia takich wniosków jest inna aniżeli prawna. To są działania, które naruszają konstytucję. Prosimy, aby Przemysław Babiarz mógł relacjonować Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Przemysław Babiarz. Ciąg dalszy burzy związanej z zawieszeniem Przemysława Babiarza przez nielegalną TVP. Po prostu zwykła cenzura małych, śmiesznych ludzi. Biegamy i odmawiamy różaniec. Zofia Klepacka, znana sportsmenka, napisała w mediach społecznościowych, że została pobita przed Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie da się ukryć, że tego typu odpały są charakterystyczne tylko dla jednej strony tak zwanej wojny polsko-polskiej. Są bardzo jasne te poglądy i na pewno przeszkadzają wielu osobom. Adam Bodnar nie zatrzymuje się w swojej antypisowskiej krucjacie. Wczoraj minister sprawiedliwości złożył do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Chodzi o rzekome wygaśnięcie ich mandatów z polskiego parlamentu w wyniku grudniowego wyroku. Sprawa jest o tyle absurdalna, bo przede wszystkim obaj politycy nie mogli być skazani, bo już wcześniej, w 2015 roku, w tej samej sprawie ułaskawił ich prezydent. Jednak rząd Donalda Tuska już wielokrotnie przesuwał granice absurdu. Paweł Błoch. W oświadczeniu prokuratury Adama Bodnara czytamy. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, pomimo orzeczonego wobec nich prawomocnego zakazu pełnienia funkcji publicznych, nie zastosowali się do tego zakazu i wykonywali mandaty posłów. Chodzi o wyrok z 20 grudnia zeszłego roku, kiedy sąd w bezprawny sposób skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na karę pozbawienia wolności. Bezprawny, bo obaj posłowie zostali wcześniej w tej samej sprawie ułaskawieni przez prezydenta. Następnego dnia obaj politycy znaleźli się w Sejmie na głosowaniu. W oświadczeniu prokuratury właśnie 21 grudnia jest przykładem rzekomego złamania prawa. A co dokładnie tego samego dnia mówi marszałek Sejmu Szymon Hołownia? Mając świadomość tego, że służy obu panom procedura odwoławcza do Sądu Najwyższego, wstrzymałem się z podejmowaniem wszelkich kolejnych działań. No właśnie, więc politycy mieli nie tylko co prawo uczestniczyć w pracach Sejmu, a wręcz obowiązek. Zarówno strony sejmowe wskazują, że posłowie w chwili oddawania głosów na sali sejmowej byli policzeni jako głosujący. 21 grudnia marszałek Hołownia podpisał decyzję o wygaśnięciu mandatów poselskich obu polityków. Jednak Izba Kontroli Nadzwyczajnej 5 stycznia uchyliła decyzję marszałka Sejmu. Lecz na skutek bezprawnej decyzji Szymona Hołowni sprawą zajęła się ponownie Izba Pracy, która w tej sprawie nie miała kompetencji do orzekania i która podjęła decyzję o wygaśnięciu mandatu Mariusza Kamińskiego. My byliśmy posłami, orzekł to Sąd Najwyższy, potwierdzi to Trybunał Konstytucyjny. Ja co do tego nie mam wątpliwości, w związku z tym zarzuty są chybione i będziemy się mocno bronić. 9 stycznia tego roku posłowie Kamiński z Wąsikiem podczas pobytu w Pałacu Prezydenckim pod nieobecność głowy państwa zostali zatrzymani przez służby. Politycy pomimo posiadanych ważnych immunitetów trafili do więzienia. Obaj posłowie przystąpili do strajku głodowego. Mariusz Kamiński w brutalny sposób tuż przed opuszczeniem więzienia, bo prezydent ułaskawił posłów raz jeszcze, był siłą dokarmiany, co było zwykłą torturą. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu rozpatruje moją skargę na stosowanie tortur wobec mnie jako więźnia politycznego. To śledztwo i działania Bodnara to kolejny dowód na skrajne upolitycznienie prokuratury. Nigdy nie zamkniecie mi ust. Sprawa posłów Kamińskiego i Wąsika sięga 2007 roku i afery gruntowej, kiedy kierowane przez nich Centralne Biuro Antykorupcyjne walczyło z przestępczością na samym szczycie władzy. Politycy zostali nieprawomocnie skazani w 2015 roku za rzekome nadużycie władzy. Z uwagi na upolitycznienie procesu prezydent Andrzej Duda ułaskawił ich już w 2015 roku. Jeżeli patrzymy dokładnie na wszystkie wydarzenia i jednocześnie przypisujemy im określone normy prawne, a mianowicie artykuł 139 Konstytucji, to nie ulega wątpliwości, że wyrok grudniowy, czyli ten właśnie z 23 roku, nie powinien był w ogóle zapaść. Wszystko wskazuje na to, że decyzja Adama Bodnara jest podyktowana jedynie kwestiami politycznymi. Prokurator generalny chce przykryć blamasz, jaki spotkał podległe mu służby w sprawie immunitetu Marcina Romanowskiego. Pytanie, czy tym razem będzie równie skuteczny. Paweł Głuch, Telewizja Republika.
Nie milkną echa skandalu związanego z odsunięciem od komentowania paryskich zmagań olimpijczyków przez Przemysława Babiarza. Tomasz Sygut, dyrektor generalny nielegalnie przejętej TVP, otrzymał list z prośbą o przywrócenie do pracy cenionego komentatora. Podpisali się pod nim dziennikarze i czołowe gwiazdy polskiego sportu. Sprawą redaktora Babiarza zainteresował się też rzecznik praw obywatelskich, który wzywa Syguta do wyjaśnień. Michał Solarz. Ceremonia otwarcia tegorocznych Igrzysk Olimpijskich przygotowana została w taki sposób, żeby szokować i testować granice tolerancji u ludzi, dla których ważne są tradycyjne wartości. Inscenizacja nawiązująca w szyderczy sposób do chrześcijaństwa i obrazu Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci wywołała poruszenie i rozgoryczenie. Komentujący ceremonię ceniony dziennikarz sportowy Przemysław Babiarz, opisując całe to widowisko, stwierdził: świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To wizja komunizmu, niestety. Po tych słowach dyrekcja nielegalnej TVP odsunęła Przemysława Babiarza od komentowania olimpijskich zmagań. Marek Czyż, ikona czystej wody, odczytał komunikat. Informujemy, że po wczorajszym skandalicznym wystąpieniu i słowach Przemysława Babiarza został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich. A Jakub Kwiatkowski, od grudnia zeszłego roku dyrektor redakcji sportowej, stwierdził bez ogródek: bardzo cenię i szanuję Przemysława Babiarza jako wybitnego dziennikarza, co nie zmienia faktu, że komentarzem sprzeniewierzył się misji. Po zawieszeniu Babiarza pojawiły się słowa oburzenia i solidarności pochodzące z różnych środowisk politycznych, dziennikarskich i sportowych. Do szefa nielegalnej TVP dziennikarze i sportowcy wysłali list z prośbą o przywrócenie redaktora do pracy. Padają w nim słowa: prosimy, my koledzy z pracy, ale także my widzowie, kibice i sportowcy, aby Przemysław Babiarz mógł relacjonować Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Przemysław Babiarz pracuje przede wszystkim dla kibiców. To oni czekają na sportowe święto, na polski sukces, na łzy radości i piękne historie. Czekają na komentarz Przemysława Babiarza. Igrzyska Olimpijskie to czas pokoju, to czas jedności w duchu fair play, to czas jedności poprzez sport, który jest piękny, bo łączy, a nie dzieli. List podpisało 27 znanych polskich sportowców. Wśród nich są takie sławy jak Anita Włodarczyk, Monika Pyrek, Otylia Jędrzejczak, Tomasz Majewski czy Artur Partyka. Sprawą Babiarza zainteresował się też rzecznik praw obywatelskich, który wzywa dyrektora TVP w likwidacji do złożenia wyjaśnień. Na stronie pojawił się komunikat, a w nim przytoczono artykuł Konstytucji, który dotyczy sprawy i zakresu wolności dziennikarskiej. W kontekście tego wydarzenia Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na wolność wypowiedzi dziennikarskiej, która podlega szczególnej ochronie na podstawie artykułu 54 Konstytucji Rzeczpospolitej i artykułu 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Do ich szczególnego poszanowania zobowiązany jest między innymi nadawca publiczny, który powinien zapewnić możliwość nieskrępowanego wypowiadania się przez dziennikarzy oraz pluralizm poglądów. W obronie Przemysława Babiarza stanęło również Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Ta sprawa będzie miała swoje miejsce w podręcznikach dziennikarstwa na całym świecie, ponieważ jest bezprzykładnym, powtarzam, bezprzykładnym łamaniem praw obywatelskich, dziennikarskich, a także takich podstawowych, ludzkich, nieskodyfikowanych w żadnej mądrej książce. To, co zrobiła Telewizja Polska, to jest po prostu zwykła cenzura małych, śmiesznych ludzi, którzy są tchórzami, mówię o władzach TVP. W odniesieniu do listu dziennikarzy i sportowców, którzy chcą przywrócenia Babiarza do komentowania igrzysk, dyrektor TVP Sport wydał kolejne oświadczenie, w którym żali się, że jest mu przykro, bo redaktor Babiarz milczy. Nie wykonał żadnego gestu względem nikogo, nie przeprosił i postawił kolegów ze swojej redakcji w bardzo niekomfortowej sytuacji. W kierownictwie TVP Sport już słychać rozłamie. Wiceszef tej redakcji pisze: sumienie i ludzka przyzwoitość nakazują mi jednak zająć publiczne stanowisko w tej sprawie, ze świadomością konsekwencji, jakie się z tym kryją. Dlatego w pełni popieram list redakcji TVP Sport skierowany do dyrektora generalnego TVP pana Tomasza Syguta, który ukazał się dzisiaj w przestrzeni publicznej. Głos moich kolegów i koleżanek z redakcji jest w tym temacie również moim głosem. Fundament standardów, którymi kieruje się Nowa Telewizja Polska. Czysta woda mętnieje z dnia na dzień coraz bardziej, a Kwiatkowski, nowy dyrektor redakcji sportowej w nielegalnej TVP, zapomniał już, że pod koniec ubiegłego roku środowisko dziennikarskie
stawiało się za nim, jak był zwalniany z pracy w PZPN-ie. Kiedy wspólnie z żoną, nie wiadomo za czyje pieniądze, bawi na paryskich igrzyskach, Przemysław Babiarz. Trwa dramat jednego z najlepszych komentatorów sportowych w Polsce. Michał Solarz, Telewizja Republika. Skandaliczne sceny, których byliśmy świadkami podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, szyderstwa z wiary wywołały falę oburzenia na całym świecie, oczywiście w Polsce. Na oczach milionów widzów sparodiowano Ostatnią Wieczerzę. Wczoraj przed krakowskim konsulatem Francji odbył się w tej sprawie protest. Był on reakcją na profanację chrześcijańskich symboli i promocję ideologii gender podczas Igrzysk w Paryżu. Imprezy, która powinna łączyć, a nie dzielić i obrażać. Dziś w Warszawie podobny protest w obronie katolików. Jest tam Michał Jelonek. W Katowicach również protest, którego formuła jest szersza. To manifestacja w obronie ojczyzny. Na miejscu Daniel Machnowski. Zaczynamy od Warszawy. Michale, jesteś przed ambasadą Francji. Co protestujący chcą poprzez ten protest powiedzieć? Czy może przed czym chcą ostrzec? To przede wszystkim głęboka niezgoda na to, co obserwowaliśmy podczas rozpoczynających się Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Protestujący mówią o tym, że Polska podąża drogą, którą przed laty zaczęła kroczyć Francja. I przed tym ostrzegają, mówią o tym, że to już ma miejsce. I za przykład podają otwarte zapowiedzi polityków 13 grudnia o opiłowaniu katolików z przywilejów. Dzisiaj mówiono również tutaj przed ambasadą Francji o tym, że musimy się temu przeciwstawić, że nie pozwolimy pluć na tradycyjne wartości, na Boga i ojczyznę. Michał Jelonek, Warszawa, teraz Katowice. Danielu, w obronie jakich wartości przyszli tu protestować ludzie? Protestujący w Katowicach nie zgadzają się na dyskryminację chrześcijan, nie zgadzają się również na niszczenie polskiego dziedzictwa narodowego, nie godzą się również na masową migrację, która zalewa Europę. Około 5 tysięcy osób zgromadzonych przed Urzędem Wojewódzkim protestuje również przeciwko rządom bezprawia, które obserwujemy w Polsce od 13 grudnia ubiegłego roku, kiedy doszło do zmiany władzy w Polsce. Daniel Machnowski, bardzo dziękuję. Jak daleko mogą sięgnąć konsekwencje słów wypowiadanych przez polityków? Okazuje się, że nakręcana przez nich nienawiść niestety skutecznie wpływa na polskie społeczeństwo. Sportsmenka Zofia Klepacka, jak sama mówi, została napadnięta i pobita przed budynkiem Muzeum Warszawskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego. Policja prowadzi teraz czynności wyjaśniające. Daniel Śmieciński. Olimpijska medalistka i mistrzyni świata w windsurfingu pobita przed Muzeum Powstania Warszawskiego. Tak wynika z relacji Zofii Klepackiej. Szturchano mnie, ubliżano. Dostałam dwa razy w głowę, gdzie upadłam i kiedy tak leżałam, podbiegł drugi i użył gazu pieprzowego prosto w oko i twarz. A tylko chciałam odebrać zaproszenia na uroczystości Powstania Warszawskiego i przejść jak człowiek chodnikiem. Według informacji świadków zdarzenia przekazanych przez dziennikarza Wojciecha Wybranowskiego, pretekstem do napaści było naruszenie przez Klepacką taśmy odgradzającej teren przy muzeum, gdzie odbywał się koncert. Pobity miał zostać też towarzyszący jej znajomy. Kobieta miała odchodząc podnieść czy przerwać taką taśmę odgradzającą teren i wtedy, gdy się obróciła, dostała pięścią w twarz od ochroniarza i gazem po oczach. Mój świadek mówi, że mężczyzna towarzyszący Klepackiej, około 40-letni, próbował interweniować. Podbiegł do ochroniarza i też dostał z pięści i gazu. Oliwy miał podgrzewać jakiś typ związany z organizatorem koncertu czy z TVN, który podobno podbiegł. Rozpoznał Klepacką i krzyczał: po co pani tu przyszła? Na miejsce przyjechała policja i pogotowie. Według naszych informacji pobliski bank udostępnił już służbom nagranie z monitoringu. Muzeum Powstania Warszawskiego stanowczo zaprzecza, aby w bójce udział brali pracownicy instytucji. W związku z agresywnym zachowaniem dwóch osób, które miało miejsce w miniony piątek przed Muzeum Powstania Warszawskiego, ochrona muzeum wezwała na miejsce policję. Trwają obecnie czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Zofia Klepacka znana jest z odważnych, jak na współczesne czasy, poglądów. Zdecydowanie sprzeciwiał się aborcji i ideologii gender. Nie ukrywa też, że jest praktykującą katoliczką. Każdy z nas ma jakieś słabości, z którymi walczy każdego dnia. Zachęcam was do odmawiania różańca. Matka Boża może nam w tym pomóc. One są bardzo jasne, te poglądy. Wiemy, że one na pewno przeszkadzają wielu osobom. Taka postępująca agresja w społeczeństwie, ona może mieć no, bardzo
różne, bardzo różny finał. Na pewno Zofia Klepacka bywała obiektem agresji, no przynajmniej medialnej, ale nie tylko, z powodu swoich poglądów. Nie da się wykluczyć sytuacji, w której ktoś się rozpoznał i pomyślał sobie, że w takiej sytuacji wolno więcej. Być może to właśnie jej poglądy, które nie licują z przekazem rządu Donalda Tuska, były powodem agresji wobec niej. Nie da się ukryć, że tego typu odpały są charakterystyczne tylko dla jednej strony tak zwanej wojny polsko-polskiej. Oczywiście żadnej takiej wojny nie ma, to znaczy dla ludzi, którzy są fanatycznymi wyznawcami koalicji 13 grudnia lub kibicują jej w ten czy inny sposób. Przecież wszyscy doskonale pamiętamy słowa czołowych polityków Koalicji Obywatelskiej. Nie ma innej drogi niż jednoznaczne, natychmiast po wygranych wyborach, przeprowadzenie tego procesu oddzielenia Kościoła od państwa ze wszystkimi tego skutkami. Musimy was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę. W ostatnich miesiącach w Polsce dochodziło do zatrważających sytuacji. Piłą ścinane były krzyże, a z warszawskich urzędów miały zniknąć symbole religijne. Teraz celem ataków stają się konkretne osoby. Nakręcana przez polskie władze nienawiść ma swoje konsekwencje. Daniel Śmieciński, Telewizja Republika. Podsłuchy, nagrania, prowokacje. Wszystko to bez zgody sądu i w celu uderzenia w przeciwników politycznych. Taki obraz bodnarowskiej prokuratury wyłania się po lekturze doniesień Rzeczpospolitej. Gazeta potwierdziła ustalenia Telewizji Republika, że sygnalista Romana Giertycha, Tomasz Mraz, nagrywał pracowników Funduszu Sprawiedliwości nawet wtedy, gdy sam miał już postawione zarzuty. Lista wątpliwości w tej sprawie jest coraz dłuższa. W areszcie nadal przebywają dwie urzędniczki i ksiądz Olszewski, którzy oskarżają reżim Tuska o tortury. Konrad Wąż. Zastępca dyrektora. Czarne chmury nad Romanem Giertychem. Pozyskany przez niego świadek Tomasz Mraz nagrywał koleżanki i kolegów z Ministerstwa Sprawiedliwości bez zgody sądu. Także wtedy, kiedy sam usłyszał zarzuty. Tyle słyszymy o rzekomych podsłuchach za pomocą Pegasusa, które miałyby być nielegalne. Tam wszystko działo się zgodnie z prawem, za zgodą sądu. Natomiast tutaj te materiały ujawnione przez Rzeczpospolitą pokazują, że jeżeli gdzieś mamy do czynienia właśnie z nielegalnymi podsłuchami, to właśnie w tej sprawie. Już kilka tygodni temu informowaliśmy na antenie Telewizji Republika, że jednym z dowodów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości jest też stenogram rozmowy telefonicznej z jedną z przebywających obecnie w areszcie urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości. Także pozyskany bez zgody sądu. W tym miejscu o godzinie 11:35 podejrzany otrzymał połączenie telefoniczne, po czym na pytanie podejrzanego o to, czy może odebrać telefon od Karoliny, podejrzanemu wyrażono zgodę na przeprowadzenie takiej rozmowy, w trakcie której nie wyłączono rejestratora dźwięku. Rozmowa została zakończona po około 2 minutach o godzinie 11:37. Dziś w związku ze sprawą rzekomych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości w areszcie przebywają dwie urzędniczki oraz ksiądz Michał Olszewski. Mraz nie siedzi, bo zgodził się na współpracę z Giertychem i jego politycznym środowiskiem. On korzysta z dobrodziejstw artykułu 60 i dzisiaj nie przebywa w areszcie, tylko jest na wakacjach. To jest to dobrodziejstwo, które przewiduje polski kodeks postępowania karnego. Będzie miał status małego świadka koronnego? No oczywiście, że będzie miał. I tu pojawia się poważny znak zapytania, bo wspomniany status świadka koronnego i związane z tym złagodzenie kary to na razie sprawa obietnicy złożonej Mrazowi przez Giertycha. Znów bez zgody sądu. Pan Tomasz M., który jest tak jakby spokojny o swój los, chętny do tego, żeby skorzystać z tego dobrodziejstwa nadzwyczajnego złagodzenia kary, no takiego powiedzmy statusu na ten moment, czy takiej gwarancji tego, że takie nadzwyczajne złagodzenie kary nastąpi, nie ma. To nie wszystko. Wątpliwości prawne budzą też inne działania bodnarowskiej prokuratury przeciwko politycznym rywalom Donalda Tuska. Więcej przypomnijmy o tych przeszukaniach, które miały miejsce po próbę usiłowania nielegalnego tymczasowego aresztowania pana ministra Romanowskiego. Teraz te wątpliwe nagrania, no to wszystko składa się na obraz raczej rodem z białoruskiej prokuratury, a nie prokuratury państwa demokratycznego. Cel jest prosty. Zlikwidowanie, spacyfikowanie, rozbicie głównej partii opozycyjnej. Kolejna odsłona tego politycznego procesu już jutro. O 9:00 w warszawskim sądzie apelacyjnym odbędzie się sprawa aresztowa księdza Olszewskiego. 1,5 godziny później współaresztowanych urzędniczek. Konrad Wąż, Telewizja Republika. Oglądają państwo program Dzisiaj. Oto co jeszcze przed nami.
Ponad 4000 osób w PKP Cargo za chwilę straci pracę. Nie wiadomo też, czy będą wypłaty za lipiec. Zamieszkuję Azję Środkową. Do gdańskiego ogrodu zoologicznego dołączył pierwszy raz w historii nowy, wyjątkowy mieszkaniec. Manul stepowy, czy jak kto woli, kot stepowy. Pełniący obowiązki prezesa PKP Cargo Marcin Wojewódka, pytany o to, czy będą wypłaty dla pracowników, odpowiada, że nie daje na dzisiaj gwarancji w sprawie pensji za lipiec w spółce. Przypomnijmy, że ponad 4000 osób czeka w spółce na wypowiedzenie. Kolejarze wychodzą na ulicę, prezydent organizuje spotkanie w sprawie ratowania spółki, a rząd zrzuca winę na poprzedników. Co stanie się z PKP Cargo? Dzisiaj sprawdzam, mówi Edyta Hołdyńska. Zwolnienia w PKP Cargo. Sytuacja w państwowej spółce zaalarmowała nawet kancelarię prezydenta. Dzisiaj zamknięte spotkanie w Belwederze z przedstawicielami branży kolejowej, przewozowej, ale także z Radą Gospodarczą przy prezydencie RP. Pracę stracić w PKP Cargo ma ponad 4000 osób. A co to będzie oznaczało i dla całej branży, i dla polskiej gospodarki? Dzisiaj sprawdzam. Nie ma zgody na likwidację firmy, nie ma zgody na wysłanie ludzi na nieświadczenie pracy. Nie ma zgody na to, żeby zwolnić ludzi. Zwolnienie ponad 4000 osób z PKP Cargo i potężne straty spółki, brak dialogu ze związkowcami, brak pieniędzy na wypłaty za lipiec. To bieżąca sytuacja państwowej spółki, która ponownie wyprowadziła kolejarzy na ulicę. Pełniący obowiązki prezesa PKP Cargo Marcin Wojewódka winę zrzuca na swoich poprzedników. Podkreślił, że w PKP Cargo wcześniej nie było zwolnień, aktualnie jest masakryczny przerost zatrudnienia. PKP Cargo to spółka strategiczna. Nie pozwólmy jej osłabić albo zgoła zlikwidować. Zwolnienie 4000 osób, czyli 1/3 praktycznie załogi, no to jest dramat dla samej spółki, ale szczególnie dla tych pracowników i dla tych rodzin. Zwolnienie tych ludzi może też zakłócić proces przewozowy spółki. Może też znacząco odebrać udziały w rynku, więc znacząco może też pogorszyć jej pozycję rynkową. Tymczasem w 2023 roku firma osiągnęła ponad 82 miliony złotych zysku wobec 148 milionów złotych w 2022 roku. W pierwszym kwartale 2024 roku miała już 118 milionów złotych straty. To jest pewne działanie, które rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u już podejmował w latach 2012. Później próbował spółkę sprywatyzować w 2014 roku. Szczęśliwie nie udało im się to, nie zdążyli, dlatego że rządy objęło Prawo i Sprawiedliwość. I pół roku po zmianie rządów został przywrócony plan likwidacji PKP Cargo. Minister infrastruktury zarzekał się, że likwidacji spółki nie będzie. Zwracałem się do Ministerstwa Aktywów Państwowych, ponieważ tam musi wykreować się opinia dla pana premiera, co w tej sytuacji zrobić. Natomiast to jest jeden z elementów próby ratowania, restrukturyzacji tej spółki. Firma, która jest jedną z największych firm przewozowych w Europie, która ma w najbliższym czasie realizować ogromne inwestycje w zakresie przewozu towarów, czyli na drogach, ale głównie na kolei, jak mówiłem. No a firma się zwija. W Belwederze za zamkniętymi drzwiami odbyło się spotkanie poświęcone sytuacji pracowników i działaniom zarządu spółki PKP Cargo. Nowy zarząd złożył 27 czerwca w Sądzie Rejonowym w Warszawie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, które ma na celu uratowanie przedsiębiorstwa. Dlaczego rząd nie działa w tej sprawie? No, mam wrażenie, że rząd by bardzo chciał rządzić, ale jeszcze nie zaczął, więc czy to zadziała? No nie. Nie zadziała przede wszystkim pozytywnie dla polskiej gospodarki. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika. Jutro Państwowa Komisja Wyborcza powróci do rozpatrywania sprawozdań finansowych komitetów z wyborów parlamentarnych z ubiegłego roku. W centrum uwagi jest Prawo i Sprawiedliwość, największa partia opozycyjna. To już kolejne posiedzenie PKW w sprawie rozpatrzenia zarzutów formułowanych przez prokuraturę Adama Bodnara pod adresem Komitetu Wyborczego tej partii. Analizy Krajowego Biura Wyborczego pokazują, że dostarczone przez prokuraturę Adama Bodnara kwity w sprawie odebrania PiS-owi subwencji są
niewystarczające. O kiepskich kwitach mówi też członek PKW Ryszard Kalisz. Zdaniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości ewentualna decyzja o odebraniu subwencji jego partii byłaby dowodem na to, że demokracji w Polsce już nie będzie. Marcin Bakalarski. W środę ma zapaść decyzja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie rozliczeń finansowych Komitetu Wyborczych Partii Politycznych. Badane są wszystkie sprawozdania, ale jedno, Prawa i Sprawiedliwości, jest prześwietlane nadzwyczajnie. Powodem tego jest próba odcięcia od dotacji i wyeliminowania największej partii opozycyjnej. Ta opozycja ma być sparaliżowana. Przynajmniej taki jest cel tych, którzy podejmują w tej chwili działania, różnego rodzaju naciski na komisję. Do nas dochodzą wieści, nie jesteśmy w stanie ich zweryfikować, więc nie wiem, czy są prawdziwe, ale wieści o różnych obietnicach, różnego rodzaju naciskach, ale polegających na tym, że właśnie formułuje się wobec członków komisji zapowiedzi ich awansów. Nie wiem, powtarzam, czy to prawda, ale warto, żeby opinia publiczna też i o takich sytuacjach słyszała. Prokuratura Bodnara próbowała wpłynąć na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej. Jednak tutaj, jak w przypadku innych jej działań, zabrakło obciążających dowodów. Dostaliście kwity z prokuratury. Ale bardzo kiepskie, jeśli mogę powiedzieć, z naszego punktu widzenia. Podam jeden przykład. Kwestia dotycząca Rządowego Centrum Legislacji. Informacja z prokuratury okręgowej w Warszawie na pół strony, taka standardowa, w której prokurator pisze, prokuratorka, powinien mówić, bo to kobieta, pisze, że prowadzi się takie śledztwo w związku z podejrzeniem popełnienia czynu z artykułu 231. Naciski na członków Państwowej Komisji Wyborczej widać nawet na antenie nielegalnie przejętych mediów publicznych, w których dziennikarze zachowują się niczym funkcjonariusze polityczni. Jak ja pana słucham w różnych programach publicystycznych, to pan wręcz przedstawia argumenty na rzecz przyjęcia tego sprawozdania. Wydaje się, że wszystkie działania podejmowane przez rząd Donalda Tuska zmierzają do jednego. Żeby opozycja w Polsce przestała istnieć, żeby istniała tylko jedynie opcja liberalna, opcja związana proniemiecka, prorosyjska, czyli ta, którą on reprezentuje. Wszystkie te działania nie są przypadkowe. W przyszłym roku mamy przecież wybory prezydenckie. Nie jest tajemnicą, że Donald Tusk osobiście ma chrapkę na to, żeby zostać prezydentem, więc musi dzisiaj wyeliminować Prawo i Sprawiedliwość, bo wie, że bez tego nie jest w stanie tego osiągnąć. To nie pierwsze naciski na państwową instytucję, jakie stosuje koalicja 13 grudnia. Wcześniej mieliśmy do czynienia z nielegalnym przejęciem prokuratury oraz czystkami przeprowadzanymi w polskich sądach. Powodem mojej rezygnacji jest uniemożliwienie mi sprawowania funkcji ze względu na presję polityczną. W bardzo szybkim tempie odchodzimy od demokracji. Właściwie PKW jest jedną z ostatnich instytucji, które powinny być nadal niezależne i mam nadzieję, że będzie niezależne i sędziowie PKW podejmą decyzję zgodną z rozsądkiem i stanem prawnym. Brak realnej opozycji to cecha państwa totalitarnego, które chce kontrolować każdy aspekt życia społeczno-politycznego i nie dopuszczać do niego tych, którzy mogą myśleć inaczej niż rządzący. Czy na takim państwie zależy Donaldowi Tuskowi? Marcin Bakalarski, Telewizja Republika. To był prawdziwy akt heroizmu. 1 sierpnia 1944 ludzie stanęli do nierównej walki z niemieckim okupantem. Brak odpowiedniej ilości broni, amunicji był największą słabością polskich oddziałów, a mimo to powstanie trwało aż 63 dni. I choć 80. rocznica jego wybuchu dopiero w czwartek, to już teraz odbywają się uroczystości upamiętniające tamten zryw. Stanęli do walki po to, żeby odzyskać wolność. Stanęli do walki po to, żeby dać świadectwo tego, że są, że żyją, że trwają i że Polska, choć zniknęła z mapy, to Polacy nie zniknęli i Polska nie zniknęła z serc. Podczas uroczystości na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe uczestnikom tego niepodległościowego zrywu. Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowano je na kilka dni. Trwało ponad 2 miesiące. 1 sierpnia w czwartek na antenie Telewizji Republika przez cały dzień będziemy relacjonować uroczystości związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. A wieczorem od 18.30 pokażemy koncert powstańczych piosenek.
Posłowie rozpoczęli długie, 45-dniowe wakacje, dość długie jak na polskie standardy. Na przepracowanie raczej nie powinien narzekać Donald Tusk. Statystyka udziału w sejmowych głosowaniach wskazuje, że premier tytanem pracy zdecydowanie nie jest. Opuścił prawie połowę głosowań od początku kadencji. Zaskoczenia jednak być nie powinno. Jeszcze przed wyborami Tusk wygadał się poza kamerami, że powrót na wiejską, tu cytat, jest upiorną myślą. Jak więc premier radzi sobie z tym koszmarem? O tym Adrian Borecki. Szanowny panie marszałku, nieobecny panie premierze. Puste krzesło premiera w sejmowej sali plenarnej stało się symbolem 8 miesięcy rządów Donalda Tuska. Szanowny panie marszałku, nieobecny panie premierze. Na 701 głosowań szef rządu wziął udział w zaledwie 363, czyli nieco ponad połowie. Niestety obecna ekipa rządząca nie ma żadnego szacunku dla obywateli, nie ma żadnego szacunku dla Polaków, bo to nieprzychodzenie właśnie na głosowanie to jest brak szacunku, bo to jest obowiązek posła. Pan premier jest premierem, ale równocześnie jest posłem i powinien być na tych głosowaniach. Opozycja zwraca uwagę, że premierowi nie chce się do Sejmu przyjechać nawet wtedy, kiedy jest w Warszawie w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Na Wiejską jest to zaledwie 1,5 kilometra, czyli 5 minut drogi i to bez jazdy na tak zwanych bombach. Koalicja rządząca broni swojego premiera. Rząd w pierwszej kolejności musi realizować sprawy władzy wykonawczej, czyli pan premier, panowie ministrowie, często ich obowiązki związane ze sprawowaniem funkcji wiążą się z tym, że nie mają czasu być jednocześnie w Sejmie. Dla porównania Mateusz Morawiecki, kiedy był premierem, wziął udział w blisko 90% głosowań w Sejmie, Donald Tusk w 51%. Przypominają się pierwsze rządy szefa PO jako premiera. Legendy krążyły o 4-dniowych weekendach premiera Tuska. Jak widać, lata mijają, a on się nie zmienia. W końcu praca w Sejmie na Wiejskiej to upiorna myśl Donalda Tuska. Po prostu demontuję, tak jest, że... świadomość, że będę musiał kandydować. Że co? Że będę musiał kandydować. Będzie musiał pan. To jest tak upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział. Te upiorne myśli, niestety dla Donalda Tuska, okazały się rzeczywistością, ale premier stara się sobie z nią radzić. W ciągu zaledwie 8 miesięcy szef rządu już dwukrotnie był na urlopie. W lutym na nartach we włoskich Dolomitach i ostatnio w lipcu we Francji. To rzuca inne światło na powrót Donalda Tuska do polityki. On wrócił do polityki nie z własnej woli, tylko prawdopodobnie z woli własnych mocodawców. Nie wrócił tutaj, żeby przejąć władzę, wrócił tutaj, żeby odebrać władzę Zjednoczonej Prawicy. Na rzecz czyją? To już niech każdy sobie odpowie na to pytanie. Premier nie miał ochoty odpowiadać na pytania. Po posiedzeniu rządu zazwyczaj są konferencje prasowe, ale nie dziś. Nie ma co się dziwić. Problemów Tusk ma coraz więcej, na przykład niewyjaśnione związki jego asystentki. A jak wiemy, szef PO przed trudnymi pytaniami i problemami ucieka. Adrian Borecki, Telewizja Republika. Zbrodniczy reżim Putina pręży muskuły na morzu. 3 rosyjskie floty rozpoczęły manewry, w których bierze udział około 300 okrętów i 20 tysięcy marynarzy. W ćwiczeniach biorą udział także chińskie okręty wojenne. Za to u nas wszystko wskazuje na to, że rząd Tuska zwija naszą marynarkę wojenną i wygląda na to, że zagrożony jest plan pozyskania dla polskiej marynarki wojennej nowych okrętów podwodnych, czyli program o kryptonimie Orka. Radosław Jankiewicz. 3 rosyjskie floty, północna, bałtycka i Pacyfiku. W sumie około 300 okrętów z 20 tysiącami marynarzy na pokładzie. Zbrodniarz wojenny Władimir Putin przygotował przedstawienie, w którym biorą też udział okręty Chińskiej Republiki Ludowej. Ruskie okręty ćwiczą też na wodach Zatoki Fińskiej. Na manewrach ćwiczy się to, co się robi później na wojnie. Skoro tego typu manewry postanowiła strona rosyjska i też we współpracy z Chińczykami zrobić na wewnętrznym morzu NATO, no to jest sytuacja, która nam musi dawać bardzo dużo do myślenia. Odpowiedzią na zagrożenie ze strony Rosji na Bałtyku miała być modernizacja polskiej marynarki wojennej, w tym program Orka, czyli zakup nowych okrętów podwodnych. Bo polskie siły podwodne mają w tej chwili już tylko jeden, wyprodukowany prawie 40 lat temu, postsowiecki okręt. Może dojść do tego, że jedno z najważniejszych państw w strukturze NATO przestanie mieć po prostu okręty podwodne. Kierowany przez Mariusza Błaszczaka resort obrony za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy chciał tę sytuację zmienić. Zapowiedział zakup dla Polski okrętów podwodnych uzbrojonych w pociski manewrujące.
Do Polski trafiały oferty m.in. ze Szwecji i Korei Południowej, zakładające, że na czas dostarczania nowych dostaniemy używane okręty, tak żeby polscy marynarze mieli na czym pływać. Jednak po przejęciu władzy przez koalicję Tuska i ten program modernizacji armii złapał zadyszkę. Pomimo tak małych możliwości, jest kilka ofert zgłoszonych do Polski. Wiele państw o to zabiega. To jest jeden z najpoważniejszych projektów. Kiedy ta decyzja? Chciałbym to rozstrzygnąć w tym roku, tylko musi być zapewnione finansowanie. Nieoficjalnie mówi się, że plany pozyskania nowych okrętów podwodnych torpeduje resort finansów. Jest Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, a więc pozabudżetowe finansowanie obronności. Ten proces trzeba kontynuować, a niestety dziś ten proces został zatrzymany. A Polska potrzebuje zdolności do odstraszania, którą mogą zapewnić uzbrojone w rakiety okręty podwodne, których potencjalny przeciwnik nie będzie w stanie szybko zneutralizować. Mówimy zarówno o ochronie Baltic Pipe'u. Trzeba również chronić statki handlowe wpływające do portów kontenerowych. Poza tym jednym z obszarów zagrożenia jest infrastruktura podwodna państw NATO, która nieraz była już testowana przez Rosję. Brak posiadania tego typu instrumentu jak okręt podwodny jest bardzo istotnym elementem osłabienia jednego z kluczowych obszarów zagrożeń, przed jakim stoi państwo polskie. W sytuacji, gdy w polskiej flocie podwodnej służy dziś tylko jeden stary okręt, jesteśmy na granicy utraty zdolności obrony podwodnej. Oczywistym jest, że rząd jak najszybciej powinien ją odbudować. Radosław Jankiewicz, Telewizja Republika. Gaz łzawiący, gumowe kule i dodatkowe oddziały wojska przeciwko protestującym po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich w Wenezueli. Według wszelkich wiarygodnych sondaży zdecydowanie wygrał tam kandydat opozycji Eduardo González. Ale Narodowa Rada Wyborcza ogłosiła, że po raz kolejny wygrał Nicolás Maduro, który oczywiście także ogłosił swoje zwycięstwo i wezwał do narodowej jedności. Choć w tej sytuacji o jedność będzie wyjątkowo trudno. Maksymilian Maszenda. Po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich atmosfera na ulicach stolicy Wenezueli staje się coraz bardziej napięta. Są doniesienia o zabitych i rannych. Do tłumienia protestów reżim Maduro wysłał dodatkowe oddziały policji i wojska. Maduro to morderca, ale my się nie poddamy i będziemy walczyć o nasze wnuki i dzieci, o ich przyszłość. To, co się stało, jest jasne. Wygraliśmy zdecydowanie. Maduro przegrał z Kretesem. Wszelkie możliwe sondaże, także te z dnia wyborów, wskazywały, że przewaga opozycji nad Maduro to co najmniej 20 punktów procentowych. Jednak władze ogłosiły, że Maduro wyraźnie pokonał kandydata opozycji Edmundo Gonzaleza i nadal rządzi krajem. Wszystkie instytucje mają konstytucyjny obowiązek szanowania woli większości, a masowo jednoznacznie zdecydowała ona, że chce zmian i zakończenia władzy Maduro. Jeszcze przed głosowaniem reżim Maduro próbował uniemożliwić opozycji nawet start w wyborach. Aresztowano dziesiątki polityków i działaczy, ale wszystkich zamknąć lub wykluczyć z wyborów reżimowi się nie udało. Dziś Maduro wzywa do narodowej jedności i spokoju na ulicach. Oni chcą tylko wywołać kryzys. O to im chodzi, ale nie byli i nie będą w stanie tego zrobić. Mam nadzieję, że mnie widzicie i rozumiecie, że nie możemy się dzielić, że pokój zależy od jedności wszystkich obywateli Wenezueli. W rzeczywistości o władzy Maduro od dawna decyduje nie naród, a brutalna siła, kontrolowane przez niego wojsko. Podobnie zresztą jak w pełni kontrolowana komisja wyborcza. Równie dobrze mogliby ogłosić, że Maduro dostał 100% głosów. To niczego nie zmienia. Mamy dość. Nasza przewaga jest ogromna i bezsprzeczna. Do masowych protestów przeciwko Maduro dochodziło już wielokrotnie. W 2019 roku zginęło kilkadziesiąt osób za rządów Maduro. Wenezuela pogrążyła się w gigantycznym kryzysie społecznym i gospodarczym. Maksymilian Maszenda, Telewizja Republika. Szkoła Główna Mikołaja Kopernika może wynieść polskie szkolnictwo akademickie na wyższy poziom. Dlaczego? W jej Radzie Naukowej, a więc w Prezydium Akademii Kopernikańskiej są m.in. laureaci Nagrody Nobla oraz prezesi czołowych banków centralnych na świecie. Celem szkoły jest wykształcenie polskich elit gotowych stawić czoła wyzwaniom rewolucji cyfrowej od sztucznej inteligencji po biotechnologię. Łukasz Żmuda.
Szkoła Główna Mikołaja Kopernika jest uczelnią publiczną o charakterze międzynarodowym. Wykładają w niej wybitni naukowcy i specjaliści z całego świata, w tym nobliści, prezesi agencji kosmicznych czy banków centralnych. Jej radę naukową tworzy Prezydium Akademii Kopernikańskiej. Jest to szkoła dla doktorantów. Jest uczelnią publiczną, jest skonstruowana w sposób interdyscyplinarny, a więc taki ponadczasowy. Akademia Kopernikańska to szerszy projekt naukowy. Składa się w połowie z polskich, a w połowie z zagranicznych naukowców, między innymi laureatów Nagrody Nobla. Mianowanych zostało niecałe 50 w zeszłym roku, którzy są zgromadzeni w 5 izbach tematycznych kopernikańskich. Czyli astronomii, prawa, medycyny, filozofii i ekonomii. Nauki, w których specjalizował się wybitny polski badacz Mikołaj Kopernik. W gronie tych ekspertów i ośrodków są właśnie laureaci Nagrody Nobla. Z przedstawicielami Akademii Kopernikańskiej i Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika spotkał się prezydent Andrzej Duda. Była to okazja do zaprezentowania dalszych planów rozwoju uczelni. Opowiedzieliśmy prezydentowi o naszych planach. Chcemy otworzyć się na współpracę z włoskimi uniwersytetami, a nawet otworzyć kampusy. Ta placówka będzie się koncentrować głównie na innowacjach technologicznych. Chcielibyśmy zrobić to samo z medycyną. Współpraca międzynarodowa przynosi same korzyści dla rozwoju polskiej nauki. W połowie czerwca Szkoła Główna Mikołaja Kopernika zorganizowała kongres naukowy dotyczący sztucznej inteligencji. Przemawiali na nim m.in. Agnieszka Piłat ze SpaceXa i Boston Dynamics oraz profesor Michael Brody z Harvardu. Na zakończenie roku akademickiego wykład wygłosił noblista w dziedzinie ekonomii, profesor Paul Krugman. Mamy wśród astronomów 5 noblistów w Akademii Kopernikańskiej. Wokół nas są ludzie wybitni, którzy zmieniają jakby podstawy rozumienia koncepcji świata, powiedzmy współodkrywcy fal grawitacyjnych czy ciemnej materii. Akademię Kopernikańską i Szkołę Mikołaja Kopernika tworzą naukowcy oraz eksperci z najlepszych uniwersytetów z całego świata. Mamy zarówno Oxford, Stanford, Princeton, Harvard, La Sapienza i wiele innych instytucji. Warto zaznaczyć, że Szkoła Główna Mikołaja Kopernika otrzymała nominację do Nagrody Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2024, co stanowi kolejny dowód na wysoki poziom nauczania. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Do gdańskiego ogrodu zoologicznego kilka dni temu dołączył pierwszy raz w historii nowy wyjątkowy mieszkaniec. Samiec manula stepowego, znany również jako kot stepowy. Przyjechał z zoo w Budapeszcie w ramach europejskiego programu wymiany zwierząt. Internauci wybrali dla niego imię Manuel. Choć manule to koty skryte i lubiące samotność, szybko przyzwyczaił się do nowego miejsca. I jak przystało na kota, uwielbia wylegiwać się na najwyższych półkach. Do Manula Manuela niedługo ma dołączyć partnerka. Znajdujemy się aktualnie przy klatce Manula, czyli naszego najnowszego mieszkańca. Przyjechał do nas z Budapesztu, ma 2 lata. W miocie był jedynym rodzynkiem, ponieważ oprócz niego na świat przyszły jeszcze 4 siostry. Zamieszkuje Azję Środkową. Można go spotkać na terenach pustynnych oraz skalistych, nawet do 5000 metrów nad poziomem morza. Aktualnie czeka na swoją partnerkę, która przyjedzie do niego z Berlina i już niedługo planujemy wybudować im nowy obiekt. Kończymy informacyjną część naszego programu. Za chwilę publicystyczna. Naszymi gośćmi będą Paulina Matysiak, posłanka z Kutna, i Anna Gębicka, Prawo i Sprawiedliwość.